To jest podcast Radia 357, najchętniej wybieranego radia internetowego w Polsce. Dobra muzyka, mądre rozmowy, sprawdzone informacje i żadnych bloków reklamowych. poznaj.radio357.pl. Miłego słuchania. Zapraszam do 369 audycji o seksie i intymności, relacjach między dwojgiem, dwoma, trojgiem lub właściwie sami dopiszcie sobie Państwo dalszy ciąg. W każdym razie tutaj staramy się nawoływać do otwartości, pozbycia się wstydu i odrzucenia hipokryzji, do zadawania pytań o wszystko, co z seksem związane, bez żadnych uprzedzeń. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, audycję realizuje Tomek Matyngiewicz. A dziś jestem w szczególny sposób zaszczycony, ponieważ gościnią w audycji jest Ewa Wanat. Dobry wieczór, Ewa. Dobry wieczór, Marcinie, i dobry wieczór Państwu. Dlaczego jestem zaszczycony? Ponieważ Ewa Wanat była i jest moim wzorem. Przez wiele lat prowadziła audycję w Radiu Tok FM, któremu szefowała. To jej spotkania z doktorem Andrzejem Depko były dla mnie zawsze bardzo ważne. Właściwie powiem, że jej dzieło staram się w jakiś sposób na antenie Radia 357 właśnie w audycji 369 kontynuować. A dziś porozmawiamy o rewolucji seksualnej, a to dlatego, że Ewa Wanat napisała książkę Pieprzyć wstyd. Historia rewolucji seksualnej, która no, jest tak fantastyczna na tylu poziomach, że ja nawet nie... To jest coś. I już przechodzimy do rozmowy, ale chciałem jeszcze tylko poprosić Państwa o maile i komentarze na moje adresy oba 369@radio357.pl i marcin.klimkowski@radio357.pl. Także na Facebooka, Instagrama piszcie pod postami Radia 357 i w grupie patronów na fejsie. Dobrze, to zaczynamy, Ewa. Książka jest naprawdę fantastyczna, wspaniale się ją czyta, bo jest, nazywa się Pieprzyć wstyd, a jest pieprzna, no taka podchodząca bardzo też osobiście. To jest twoja książka, to jest twoja historia rewolucji seksualnej, poza merytoryką, ale w takim odniesieniu osobistym. Dlaczego? No dziękuję bardzo, bardzo mi miło, że ci się dobrze tę książkę czyta. Dlaczego ona jest osobista? Mhm. Wiesz co, no bo ja chyba po prostu nie umiem inaczej, no to znaczy, wiesz, mam swoje zdanie i swój stosunek do tych rzeczy, które opisuję i się z tym nie kryję. Wydawało mi się, że wiesz, ja nie jestem historyczką, ani socjolożką, ani antropolożką, więc nie pisałam niczego, co można by nazwać jakimś paranaukowym czy popularnonaukowym dziełem. Mogłam to tylko opowiedzieć jako dziennikarka, czy publicystka, autorka, jakby przez siebie, tak? Zresztą ja to tak właśnie mam jakieś swoje też różne przeżycia z rewolucją seksualną, więc, no więc po prostu postanowiłam połączyć swój punkt widzenia i różne moje przemyślenia z opowieścią o tym, co się wydarzyło w latach, końcówka lat 60., 70. i jeszcze potem, później na Zachodzie, co się też działo w Polsce, bo też to, co się działo wtedy w Polsce, no to powiedzmy tak mniej więcej od połowy lat 70. przeżywałam dosyć świadomie. No więc dlatego to jest taka książka trochę publicystyczna, trochę osobista, jak ktoś mi zresztą słusznie zauważyło parę osób, no i tak też starałam się to pisać, że to jest trochę właśnie reportaż, trochę felieton, momentami esej, momentami publicystyka, no bo ja nie lubię się przywiązywać do żadnego gatunku i że się czuję włożona jakby w jakiś format, w jakiś określony gatunek, cokolwiek to jest, czy radio, czy pisanie, więc, no więc tak pisałam jak czułam, o. No tak, ale to nie zmienia faktu, że książka jest nasycona merytoryką, żeby Państwo, broń Boże, nie poczuli, że to jest właśnie felieton 400-stronnicowy Ewy Wanat, która ma swoje miejsce w panteonie polskiego dziennikarstwa, tylko tam jest mnóstwo merytoryki. Można się po prostu dowiedzieć rzeczy, o których się wcześniej nie wiedziało. Ja na przykład dowiedziałem się całego mnóstwa rzeczy, czy to o filozofach, czy to o lekarzach, czy to o sufrażystkach, które miały swoją rolę, czy o bardzo, bardzo znanych, nie wiem, pisarkach polskich, które gdzieś tam w latach 20. XX wieku robiły pewne rzeczy, które mają
wpływ na to, co się dzieje dzisiaj chociażby. Ale do tej merytoryki jeszcze przejdziemy. Ja chciałem zapytać, dlaczego, czy to właśnie jest znak Ewy Wanat, że zaczęła drapieżnie od takiego rozdziału o hipokryzji. Czym jest hipokryzja? Czy to już takie dziennikarskie doświadczenie ci powiedziało, że jeżeli nie zaczniesz ostro, to właściwie można nie zaczynać w ogóle? To ja miałam pomysł, żeby zacząć jeszcze ostrzej, ale mnie wydawnictwo odwiodło od tego pomysłu, no i myślę, że słusznie. To, co miało być na początku, teraz jest na końcu. Ale ja postanowiłam napisać tę książkę, kiedy się zorientowałam, że nie ma w Polsce książki o rewolucji seksualnej. Że nikt takiej książki wcześniej nie napisał. Ta rewolucja seksualna, czy też w ogóle te ruchy takie lat przełomu 60. lat i 70., one oczywiście mają swoje miejsce w wielu różnych polskich publikacjach, ale nigdy nikt się jakoś, przynajmniej w takich większych pracach, książkach, nie skupił na tej zmianie obyczajowej. Raczej te ruchy, które wtedy, nie we wszystkich, ale w niektórych państwach zachodnich się rozwijały, są traktowane jako polityczne, a o wiele mniej jako z obyczajowością czy z seksem właśnie. A to mi się wydawało, że to jest, że byłam zdziwiona, że nikt takiej książki nie napisał, więc postanowiłam napisać pierwszą polską książkę o rewolucji seksualnej lat 60. i 70. na Zachodzie, bo stwierdziłam, że Polkom i Polakom taka książka się należy. Tam jest zebrana ona, w związku z tym, że to jest książka dziennikarska i oczywiście ja grzebałam w różnych źródłach i zebrałam dużo różnych informacji, myślę, że dla wielu czytelników, nie tylko dla ciebie, dosyć nowych i nieoczekiwanych, no to jednak to jest książka, która właśnie zawiera w sobie przeróżnego rodzaju fakty, wydarzenia. I też mam wrażenie, tak mi się wydaje trochę nieskromnie, że tam, gdzie często widzimy jakieś fragmentaryczne rzeczy, jakieś elementy, które nam się nie składają w całość, że trochę mi się udało tak to wszystko zebrać do jednego pudełka i zrobić z tego jeden obrazek, który pokazuje jakby w ogóle taką zmianę mentalności w zachodnim świecie. W zachodnim świecie to właściwie, no to znaczy ja to tak trochę widzę, że to jest, na pewno to jest, wiesz, Francja, Holandia, Niemcy, Skandynawia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Inaczej to wyglądało trochę w Hiszpanii, w Portugalii, czy z różnych oczywiście przyczyn, czy we Włoszech, ale generalnie jakby to, nawet jeżeli się nie wydarzyła wtedy rewolucja seksualna, na przykład w Hiszpanii, to ona nabrała tempa i została jednak jakoś zaciągnięta do Hiszpanii bardzo szybko, powiedzmy tam ostatnich 10 czy 20 latach. W Polsce to się nie dzieje, o czym zresztą, znaczy dzieje się w tej chwili, pewne rzeczy się dzieją oczywiście, ale na trochę innym poziomie niż na przykład już się wydarzyło w Hiszpanii. No i to napisałam po to, żeby można się było troszkę przejrzeć w tym, jak w lustrze, trochę zajrzeć na drugą stronę lustra i zobaczyć, jak to tam wygląda. Mam nadzieję, że ta książka też będzie jakimś trochę odkryciem, czy też różne historie z tej książki dla niektórych ludzi. Na pewno ludzie, którzy się zajmują tak aktywnie rewolucją seksualną w Polsce, no nazwijmy to tak, ale tak naprawdę ewolucja i na Zachodzie to też była ewolucja, no to wiedzą o tym, tak, o wielu rzeczach, o których napisałam, aktywiści czy aktywistki, którzy walczą o emancypację i prawa dla społeczności LGBT+, czy kobiety, które feministki, no to znają wiele z tych rzeczy i na pewno wiedzą w swoich obszarach więcej niż ja. A ja tak to chciałam napisać dla takiego, nie obrażając Kowalskiego, przeciętnego Kowalskiego i przeciętnej Kowalskiej, żeby pokazać pewne mechanizmy, dynamikę tych mechanizmów, wytłumaczyć, skąd się pewne rzeczy wzięły, które mogą
być dla nas Polaków czasami dziwne albo niezrozumiałe. No i tak. I to jest tam bardzo jasno też wyjaśnione, że my traktowaliśmy może to, co się działo z różnych przyczyn oczywiście, czy to kwestii religijnych, czy kwestii politycznych, to, co się działo na Zachodzie w taki podejrzany sposób i teraz niektórzy przynajmniej traktują to, co się dzieje, co jest efektem już rewolucji obyczajowej, seksualnej na Zachodzie. Natomiast świat ten zachodni, o którym piszesz i mówisz, też patrzy na nas jak na swego rodzaju skamielinę w związku z edukacją seksualną, w związku z ograniczeniem praw kobiet, takim ograniczeniem, jeżeli mówimy o kwestii aborcji i tak dalej. Ale ja zacznę od takiego pytania, myślę ogólnofilozoficznego. Ludzie nie lubią rewolucji, w ogóle słowa rewolucja i w ogóle nie lubią rewolucji. To dlaczego mielibyśmy chcieć rewolucji obyczajowej i rewolucji seksualnej? Co ona miałaby nam dać i dlaczego ludzie nie lubią rewolucji w ogóle? Nie, wiesz co, bo oczywiście ten termin rewolucja seksualna się przyjął, więc żeby zasygnalizować, o czym piszę, no to używam tego terminu, jest on w tytule. Ale też w książce piszę o tym, że to właściwie bardziej była ewolucja niż rewolucja. Bo trudno jest znaleźć taki jeden wystrzał z aurory, kiedy się zaczęła, jak w wypadku rewolucji prawdziwej, czyli październikowej. Nie, to była ewolucja, tylko że ona miała różne takie momenty, które były przełomowe, czasami zapalne. Ale rzeczywiście to jest raczej ewolucja. Ja rozumiem, dlaczego ludzie nie lubią słowa rewolucja i rewolucji się boją. Ja też nie jestem jakąś entuzjastką takich nagłych, gwałtownych przemian, natomiast bardzo wierzę w ewolucję i w to, że możemy i powinniśmy się rozwijać i jakby otwierać i poszerzać nasze obszary wolności. Rewolucji się ludzie boją, no bo wiesz, jak wybucha rewolucja, to się zaczyna chaos, nie bardzo wiadomo, czego się spodziewać, co się może wydarzyć, jak się potoczą losy po tej rewolucji, kiedy wszystko stanie na głowie i co potem, prawda? Kiedy nasz znajomy świat się rozpadnie i wyłoni się z tego właściwie nie wiadomo co. Tak to może wyglądało w 1968 roku na przykład na Zachodzie i też wielu ludzi się tego obawiało. Teraz po tych ponad 50 latach, prawda, wiemy już, co się wydarzyło, jak to się odbyło i dziś wiemy już, że to była raczej nie rewolucja, tylko ewolucja, ale wtedy rzeczywiście to wyglądało na rewolucję. Ale jak patrzę za to z tego punktu widzenia, no nie ma się czego bać, bo to są przemiany, które następują ewolucyjnie po prostu. No tak, ale rewolucji myślę, teraz powiem swoje zdanie, to znaczy rewolucja też się kojarzy z czymś krwawym, tak? Że te wszystkie krwawa rewolucja pożera własne dzieci z pewnym rodzajem terroru, który mówię o historycznych oczywiście rewolucjach, które burzą stary porządek. I teraz może to dlatego, chociaż ja myślę sobie w odniesieniu do rewolucji seksualnej, że ona też bardzo dużo krwi zabrała i mówię o takiej krwi prawdziwej, tak? Czyli, nie wiem, Stonewall albo walka o prawa mniejszości seksualnych, walka o prawa do swobodnego wyrażania się, a też w twojej książce to bardzo dobrze wybrzmiewa, że ludzie się bali, że no nie wiem, że ludzie zaczną teraz nago chodzić po mieście, tak? I to będzie coś strasznego, że po prostu przyjdzie Sodoma i Gomora i one będą się piętrzyć. No tak, ale chodzenie nago po mieście, co jest w tym złego? Też się zastanawiam. Zwłaszcza jak jest ciepło, wiesz, jak jest zimno, no tak, to rozumiem, można się przeziębić, chociaż w sumie to też hartuje, prawda? No bieganie więc na kolasach. Zachęcamy oczywiście, chociaż w Polsce jest to karane, ale nie, na świecie też jest to karane. Powiem tak. No ja w Berlinie tutaj widuję golasów bardzo często, i jakoś jeszcze nie widziałam, żeby ktoś ich gonił.
Wróćmy do tej rewolucji. Powiedziałeś, że nie miało, nie miała ona strzału z aurory. Używasz tego sformułowania też w książce. A jednocześnie tych strzałów pokazujesz wiele, bo przyjęło się mówić, że to jest 68 rok i to jest taka data, która pokazuje początek rewolucji seksualnej. Ale czy to nie jest tak, że to wówczas wynikało z, nie wiem, wojny w Wietnamie, z boomu w Stanach Zjednoczonych powojennego, czyli bogacenia się i pewnego rodzaju no takiego konserwatyzmu, tak? Rodzimy dzieci i one po prostu jesteśmy coraz zamożniejsi, rodzimy dzieci, a nagle te dzieci zastają świat, który jest bez wojen, pełen dobrobytu i tak dalej, i tak dalej. Nie, no tak, ja też o tym piszę w książce właśnie po kolei. Nie ma tak, że jakieś zjawiska społeczne mają jakieś takie monokauzalne wytłumaczenie. Każde zjawisko społeczne ma wiele różnych przyczyn, które się składają na jakąś zmianę. Tam pod te ewolucję seksualną podwaliny kładli różni ludzie w różnych miejscach świata i w różnych momentach dziejowych. To, co się wydarzyło w tym zachodnim świecie od lat 70. rzeczywiście się skumulowało i przyspieszyło bardzo i takich przyczyn było kilka. Dlaczego ci młodzi ludzie wtedy właśnie w tym momencie dziejowym zaczęli tak rozwalać te stare wartości, które do tej pory rządziły, jak rola kobiety i mężczyzny, tak, prawa reprodukcyjne, rola rodziny, rola kościoła, podległość kobiety wobec mężczyzny i tak dalej. No to się w Stanach rzeczywiście na to się nałożyło parę rzeczy. Po pierwsze był niezwykły boom, tak jak powiedziałeś, niezwykły boom. Narodziło się w tych latach powojennych tyle dzieci, ile nie urodziło się nigdy wcześniej. To było były ogromne ilości, to były miliony dzieciaków i jak one zaczęły dorastać, no to przez całe Stany przewalała się taka burza hormonalna, no bo wiesz, młodzieńcza. Do tego doszła wojna w Wietnamie, kiedy to pod koniec lat 60., to był 67 rok, teraz dokładnie pamiętam, prezydent postanowił wysyłać poborowych do Wietnamu. Przedtem ta wojna, amerykańska obecność tam właściwie ograniczała się tylko do obecności doradców wojskowych. I tu nagle młodzi chłopcy, ni stąd, ni zowąd, którzy właśnie wyrośli w takim powojennym boomie i też w dobrobycie, kiedy najważniejsze było dla ich rodziców, żeby się bogacić, te domki na przedmieściach i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazało, że ich państwo, ich ojczyzna chce ich wysyłać gdzieś tysiące kilometrów dalej, gdzie oni w ogóle nawet nie wiedzą, gdzie to leży, i tam walczyć i umierać nie wiadomo za co. No więc się rozpoczął bunt młodych facetów przede wszystkim przeciwko temu. Stąd się zrodził ruch pacyfistyczny i hippisi. A co, ponieważ to wszystko byli bardzo młodzi ludzie i ten bunt przeciwko zastałej sytuacji i władzy i rodzicom jednocześnie też łączył się z taką afirmacją życia, że nie chcemy iść na wojnę, chcemy żyć, chcemy kochać, chcemy uprawiać seks. No i jakby to się też w jakiś naturalny sposób ze względu na młody wiek buntowników połączyło po prostu z dążeniem do tego, żeby uwolnić seks z tych wszystkich moralnych okowów i przestać go traktować jako tabu albo coś, co jest zakazane przed ślubem i jest, służy tylko prokreacji i nie daje właściwie radości, tylko po prostu, żeby to wszystko również w związku z... To wszystko również, co dotyczy życia seksualnego, właśnie uwolnić i żeby służyło radości i afirmacji życia, a nie było jakieś takie uciskane. Poza tym do tego doszła jeszcze, no a na przykład w Niemczech, na których ja się w sumie skupiam, no bo też Niemcy najpierw znam, a Berlin mi się wydaje też taką, dlatego dużo piszę też o Berlinie, wydaje mi się taką soczewką, w której wiele rzeczy widać i jest jakby
no jakoś tak szczególnie naznaczony tą rewolucją seksualną. No to jeszcze w Niemczech było tak, że to było to pokolenie, które zaczęło rozliczać swoich rodziców w związku z II wojną światową i pytać ich o to, gdzie byli, co robili. Poza tym jednym z guru rewolucji był taki uczeń Freuda, psychiatra i seksuolog, nie psychiatra, seksuolog psychoanalityk Wilhelm Reich, który uważał, napisał taką książkę Psychologia mas wobec faszyzmu. On uważał, że faszyzm w Niemczech był możliwy dlatego, że w tych tradycyjnych niemieckich patriarchalnych rodzinach były tłumione wszelkie uczucia i emocje, taki zimny chów przemocowy i również i przede wszystkim witalność seksualna, czyli swoboda seksualna. Że tam, wiadomo, bicie chłopców po łapach, że się masturbują, no i w ogóle generalnie seks jako coś strasznego, przerażającego, dopuszczalnego tylko w małżeństwie, tylko po to, żeby rodzić dzieci. I oni uznali, że walka z tą tradycyjną, tak zwaną nuklearną rodziną jest też takim projektem antyfaszystowskim, że jeżeli wszyscy zaczną, jeżeli ludzie przestaną się wiązać w rodziny, i jeżeli się zlikwiduje właśnie tę patriarchalną figurę ojca, wszyscy będą równi i wszyscy będą mogli też w sposób równy i radosny przeżywać seksualność, to już faszyzm w związku z tym nigdy więcej się nie wydarzy, bo był właśnie dlatego możliwe, że ta seksualność była uciskana. To jest oczywiście strasznie proste i prostackie wytłumaczenie, no ale... Ale gdzieś tam jest jakiś, rozumiem, kamyczek do takiego wspólnego worka, no bo tak samo jak w kwestii Wietnamu, no to wiadomo, że nie tylko przez Wietnam i przez boom narodzin powojennych w Stanach Zjednoczonych, ale też, nie wiem, przez pigułkę antykoncepcyjną, przez raport Kinseya, przez późniejsze raporty i badania Master Johnson i tak dalej. To wszystko gdzieś tam się układało w całość. Ale ja teraz chciałem się jeszcze cofnąć trochę w czasy przedrewolucyjne. Ja mówię przed tym umownym, bo to jest bardzo umowny rok 68. Mhm. Ty doskonale to wyjaśniasz, ale bym chciał, żebyś powiedziała, co sprawiło, kiedy możemy powiedzieć o tym, że była potrzebna rewolucja? Bo wiesz, jak mówimy o rewolucji, nie wiem, francuskiej, no to bez względu na to, czy ktoś ją popiera, czy ktoś jej nie popiera, no to ludziom się żyło średnio przed rewolucją francuską. Masom się żyło średnio, delikatnie mówiąc. Mhm. Czyli rozumiem, że jeżeli rewolucja seksualna była potrzebna, to znaczy, że przed rewolucją seksualną ludziom łóżkowo żyło się średnio. Nie byli prawdziwi, nie mogli wyrażać swoich rzeczy. Czy to jest tak, że to jest tylko religia? Czy to jest... Nie, oczywiście, że nie. To jak powiedziałam, wiele czynników się na to składa. Wiesz co, ja mam trochę problem, bo jak ja już napisałam tę książkę... To pozapominałaś. No to już to jest jedna rzecz, pozapominałam, ale nie, ja to akurat pamiętam, o co mnie teraz pytasz, tylko chodzi o to, że ja mam takie coś, ja wiem, że trzeba o tym mówić i w ogóle super, że mogę, wiesz, udzielić ci wywiadu i w ogóle innych wywiadów, ale to ja wiem, no to tak brzmi głupkowato, ale ponieważ mi się wydaje, że już wszystko napisałam, to po prostu zapraszam, żeby przeczytać. A nie, no to w ogóle... Nie, ale ja żartuję teraz. Mhm. Nie, to było tak, są takie... Ja o tym też cytuję te badania w mojej książce, że to powojenne pokolenie, zwłaszcza Niemcy, no to było tak, że ludzie, zresztą nie tylko Niemcy, no powiedzmy w całej Europie i zresztą w Ameryce też się jakoś to odczuwało, że pokolenie ich rodziców, ludzie, którzy przeżyli wojnę, to dla nich najważniejszą rzeczą, wiesz, no zagrożenie, nie wiem, niedostatek, lęk przed tym, że wiesz, może bomba spaść na głowę i tak dalej, to dla nich najważniejszą rzeczą jest porządek, spokój i dobra materialne i bogacenie się i życie w spokoju. Natomiast ci, którzy się urodzili w czasie wojny i po, mają już inne pragnienia, innych rzeczy potrzebują. Oni już mają ten spokój, dostatek, uporządkowane życie, jednocześnie mają też cały czas nad sobą kontrolę. I oni mają inne wartości. Oni pragną wolności, swobody, radości życia, powietrza.
te wartości po prostu są zupełnie inne niż ich rodziców. A ponieważ ich rodzice byli wychowani w takim, no, w taki konserwatywny sposób, w Niemczech to była czarna pedagogika, która była taki właśnie zimny chów przemocowy, pozbawiony emocji, ale generalnie w różnych krajach na różny sposób ten konserwatyzm się przejawiał, no to chcieli się z tego wyrwać. Już wszystko mieli, byli najedzeni i bezpieczni i chcieli po prostu zacząć żyć pełną piersią i wyrwać się z tej opresyjnej moralności mieszczańskiej. Czy można powiedzieć, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, że mamy w związku z chaosem, który panuje na świecie, bo panuje, tak? Mamy wojnę, która jest, no nie wiem, nagłówki gazet mówią o tym, że jest zagrożenie, nie wiem, atakiem atomowym. No to na ludziach to robi wrażenie. Poza tym są zdjęcia, które i liczby i wszystko pokazuje, że się dzieje źle. Źle się dzieje klimatycznie, źle się dzieje w sprawach, no, nie wiem, politycznych, ogólnie źle się dzieje i także ekonomicznie, tak? Prąd, różne rzeczy. Czy to znaczy, że mamy mimo, nawet nie chodzi mi o Polskę, ale nie ma takiego zagrożenia, że właśnie znowu będzie kontrrewolucja seksualna? To odchodzę od twojej książki na chwilę, na jedno pytanie. Wiesz co, ja tę książkę pisałam przed wybuchem wojny. Okej, okay, no to tak. Oczywiście kryzys klimatyczny jak najbardziej zaprząta teraz głowy młodemu pokoleniu. Te efekty czy też zdobycze rewolucji seksualnej na Zachodzie są już całkowitą oczywistością i już o to jakby w 99% jakby już nie ma się o co bić. W związku z tym znowu to młode pokolenie ma inne wartości i bardziej się martwi o planetę, o jakąś wspólnotę, niż o swoje indywidualne potrzeby, bo jednak to pokolenie 68 roku to też był bardzo duży taki indywidualizm, tak? Chodziło o to, żeby indywidualizm, tam oczywiście też była wspólnota, chociażby w tej idei komun, ale chodziło o moje własne szczęście. Ja chcę być szczęśliwy, chcę żyć tak, jak chcę. Natomiast w tej chwili ta młodzież, która angażuje się w walkę o klimat po prostu, też myśli w zupełnie inny sposób, bo się znalazła w innej sytuacji. To są takie trochę nieporównywalne rzeczy. Z drugiej strony, na przykład jeżeli patrzę na to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, no to są rzeczy, które idą różnymi torami, bo wojna jeszcze ciągle jednak nas nie dotyczy. Chociaż oczywiście dotyczy, no, ale jakiś lęk budzi, no nie... Tak, owszem, budzi, natomiast też już jest bardzo zaawansowana, są zaawansowane te takie ruchy emancypacyjne, jeżeli chodzi o prawa reprodukcyjne kobiet, czy jeżeli chodzi o prawa społeczności osób LGBT+. I to już idzie jakby swoim torem. To jest też coś takiego, taki walec, który jest bardzo trudno zatrzymać, No ale na razie władzy się udaje. No tak, i to tak się udaje, że aborcja... Ale ta władza nie będzie trwała wiecznie. Mój Boże, ja już przeżyłam w Polsce, tak zwanej wolnej Polsce, już naprawdę wiele rządów i wiele upadków rządów i upadków polityków, więc dla mnie to nie jest jakiś, wiesz, bezkres w ogóle, który nie ma widnokręgu. Nie, to się skończy i potem przyjdzie coś innego. Czy będzie lepsze, czy gorsze? No mam nadzieję, że lepsze. Przynajmniej wiele na to wskazuje. Nawet jeszcze, jeżeli jeszcze nie będzie idealne. Ale to są sprawy, które się toczą trochę swoimi torami. Trochę to wszystko wygląda inaczej. Teraz też jakby ten lęk być może jest trochę mniejszy, czy też jakby mamy świadomość tego, że jednak jesteśmy w pewnej wspólnocie, jesteśmy w NATO, w Unii Europejskiej, że nie jesteśmy sami wobec tej sytuacji wojny na Ukrainie, chociaż oczywiście no nie wiemy, jak się to potoczy i to na pewno budzi lęk, ale jednocześnie jednak ludzie próbują żyć po swojemu i żyć normalnie i walczyć o te rzeczy, które są dla nich w życiu ważne. Dlatego nie zaprzestano robić parad równości, ani kobiety nie zaprzestały walczyć o prawo do legalnej aborcji,
w momencie, w którym wybuchła wojna, prawda? Ale nie masz wrażenia, że Polska w tej chwili znajduje się w takim, no, no takiej dziurze jakiejś, bo ta rewolucja jest, ta ewolucja seksualna. Tutaj bym chciał specjalnie użyć terminu ewolucja seksualna, tak. Bo w pewnych progresywnych środowiskach to są pewne rzeczy są oczywiste, tak? Nie zaglądamy komuś do łóżka i w ogóle nas to nie interesuje, nie oceniamy i staramy się traktować różne rzeczy równościowo. Natomiast no jest zdecydowanie mocny odpór i to też w wynikach wyborów jest pokazywane. Nawet nie mówię o partii rządzącej, tylko po prostu pewne środowiska konserwatywne, które nie zdobywają poparcie i w Polsce, nie wiem, w Szwecji, ostatnio we Włoszech, raz na jakiś czas mówi się, że we Francji, czyli jakiś lęk, który nagle się okazuje, że wpływa na obyczajowość. Dla mnie to jest zaskakujące. W Stanach Zjednoczonych przecież prawo do Roe versus Wade zostało odwołane przez Sąd Najwyższy, więc ja bym, no nie wiem, może to ty jesteś większą optymistką niż ja, jeżeli chodzi o osiągnięcia i już zdobycze rewolucji seksualnej. Wiesz co, ja myślę, że ja patrzę na to z trochę większym dystansem właśnie dlatego, że siedziałam przez 2 lata i grzebałam w tym obszarze. A, no. I widzę też pewne prawidłowości, mechanizmy, które zachodziły, wiesz, dziesiątki lat temu na Zachodzie, a które zachodzą w tej chwili w Polsce. I dlatego jestem spokojniejsza o rozwój wypadków, no bo po prostu, wiesz, no po prostu widzę jak można pewne rzeczy ze sobą porównać. Ta ewolucja seksualna miała 2 etapy. I nie można mówić o tym, że ona się dokonała, dopóki nie dojdzie do tego drugiego etapu. Pierwszym etapem jest zmiana społeczna. Zmiana mentalności, zmiana pragnień, przewartościowanie, przekonfigurowanie systemu wartości, hierarchii wartości. I to się odbywa najpierw. Najpierw jest tak, że właśnie to ludzie czegoś pragną i ludzie coś zaczynają robić. Tak zwani obywatele, obywatelki. A drugim etapem jest, kiedy państwo zmuszone i przyciśnięte do muru przez społeczeństwo wie, że musi się z tym skonfrontować, zareagować w demokracji, kiedy to politycy są zależni od swoich wyborców i kiedy ta masa krytyczna przekroczy pewną granicę, wtedy polityka, politycy, prawodawstwo, instytucje muszą się do tego odnieść i dopasować. Chyba, że to jest dyktatura, jakaś satrapia, ale jeżeli jest to demokracja dobrze funkcjonująca, to po prostu państwo zaczyna się dostosowywać do oczekiwań swojego społeczeństwa i zaczyna zmiany w prawie. I tak się właśnie działo i dzieje na Zachodzie, bo to jest w różnych krajach i w różnych obszarach świata, oczywiście na różnych etapach. Ale właśnie dlatego, że coś takiego się wydarzyło, zostało zliberalizowane prawo do przerywania ciąży niechcianej, została zdepenalizowane stosunki homoseksualne, pojawiły się prawa kobiet, pojawiły się prawa dla osób LGBT+, i tak dalej. Dopiero kiedy się to dopełnia, ten drugi etap, wtedy dopiero się domyka ta rewolucja czy ewolucja. I w Polsce jesteśmy na tym pierwszym etapie. I to widać po prostu, ja to obserwuję przez ostatnie 30 lat, że idziemy cały czas do przodu i to się coraz bardziej wszystko otwiera i społeczeństwo się zmienia, mentalność się zmienia. Ludzie się stają jednak bardziej tolerancyjni. Na to wskazują po prostu badania, jak się obserwuje, ile osób na początku XXI wieku było skłonnych do tego, żeby przyznać prawo do zawierania związków partnerskich, albo jaki mieli stosunek do przerywania ciąży na życzenie, czy to jest ze względu na trudną sytuację społeczną, życiową kobiety. A jak się to zobaczy teraz po 20 latach, to jest ogromna różnica i to powoli, jeżeli... Na to są badania, to znaczy to nie jest kwestia naszej interpretacji, twojej czy mojej. To są badania, tak, na to są kwity. To są i my jesteśmy jako społeczeństwo polskie, jesteśmy na tym pierwszym etapie rewolucji, to całkiem szybko idzie, natomiast teraz należy odczekać na ten drugi, znaczy odczekać, no walczyć o to, żeby do tego doszło, czyli zmusić państwo, żeby zaczęło słuchać swojego społeczeństwa, czyli żeby zmusić rządzących. I to też się dzieje,
ponieważ mnie to bardzo bawi, te ostatnie wypowiedzi Tuska. Oczywiście bardzo mi się podobają, ale jak Tusk chyba 2 lata temu wrócił z Brukseli do Polski, to pierwsze, co powiedział, to powiedział, że on nie będzie w awangardzie zmian obyczajowych. Ledwo minęły 2 lata, a on całkowicie zmienił zdanie, obrócił się o 180 stopni i powiedział, że nie dość, że będzie teraz wyrzucał z list PO tych, którzy nie będą chcieli głosować za dopuszczalnością przerywania ciąży do 12 tygodnia, to jeszcze zapowiedział wprowadzenie związków partnerskich. Czy on to zrobi, albo czy będzie miał do tego ludzi, w sensie większość parlamentarną, to jest inna rzecz. Ale prawda jest taka, przecież on tego nie powiedział, dlatego że sam z siebie nagle zmienił zdanie. Przecież on patrzy w te badania, PO też zamawia badania i widzi, jak się, i widzi, gdzie jest jego elektorat. I po prostu, czy chce, czy nie chce, to jeżeli chce zdobyć jakąś tam większość, czy poszerzyć swój elektorat, no to zobaczył, że musi to powiedzieć, tak? Że tego od niego oczekują wyborcy. I na tym to polega. Wyborcy są od tego, żeby wymusić na swoich politykach, wybranych przez siebie, takie zmiany, jakie wyborcy chcą. W związku z tym... No, ale... Wracam na chwilę też do twojej książki, bo tam dość kąśliwie w pewnym momencie, na samym początku, kąśliwie to tak mało powiedziane, dość ostro się zwracasz w ogóle do lewicy, że ta lewica sama jest w sobie obyczajowo konserwatywna. Ja to nie za bardzo rozumiem, zresztą chciałbym to rzucić na takie tło historyczne, o którym też obszernie piszesz. To znaczy, dlaczego komunizm, no jeżeli to w ogóle był komunizm, ale powiedzmy PRL, dlaczego był konserwatywny i od pewnego momentu ramię w ramię z Kościołem katolickim właściwie do samego końca szedł i tam były przepychanki. Czy też jak czytałem, nie wiem, biografię rewolucjonistów po 17 roku, to na początku w Rosji, to na początku ta obyczajowość była bardzo otwarta i tam otwarte związki i tak dalej, części przynajmniej rewolucjonistów, bo oni uznawali to za awangardę, czyli tą seksualność swoją w opozycji właśnie do tradycji, do wiary, a później się okazało, że komunizm jest równie konserwatywny, czy też faszyzm jest konserwatywny. To jakieś pomieszanie pojęć, o co chodzi? Dlaczego lewica potrafi być konserwatywna obyczajowo? Przecież ci faceci, którzy, na przykład taki Lenin, to był drobnomieszczanin po prostu i był wychowany w takiej drobnomieszczańskiej, konserwatywnej moralności. Tak samo zresztą właśnie było w Polsce. Znaczy akurat w Związku Radzieckim to już w latach 30. zaczęto mocno ograniczać te swobody i potem już bardzo było trudno mówić o jakiejkolwiek swobodzie. Ale w Polsce, no to bardzo dobrze o tym mówił Andrzej Depko na spotkaniu ze mną w barze Studio. On powiedział w takim skrócie, i to jest najlepszy skrót, że ci po II wojnie światowej nastąpił tak zwany awans społeczny i zaczął rządzić lud, czyli ludzie, osoby z klasy, faceci z klasy ludowej, z mniejszych miejscowości tworzyli jedyną partię, która wtedy w ogóle funkcjonowała i rządziła państwem, czyli PZPR, i oni tworzyli tam ten egzekutywy i tak dalej, i tak dalej. I to byli ministranci, którzy tę swoją ministrancką moralność pożenili bardzo ładnie z tak zwanym komunizmem. I po prostu, no oni nie znali innej możliwości. I przecież oni wszyscy, dopóki to było bardzo surowo, jakby powiem, zakazane, i tak potajemnie chrzcili swoje dzieci, brali śluby kościelne i tak dalej. I oni nie wierzyli, znaczy tak samo byli po prostu obskuranccy i drobnomieszczańscy, czy też drobnomieszczańscy to źle powiedziałem, ale obskuranccy po prostu, jak cały ten polski ludowy katolicyzm, no bo to był ich katolicyzm. No i tak ta mieszanka tego komunizmu, który zresztą sam w sobie, czy tej ideologii takiej komunistycznej, która zresztą sama w sobie też strasznie była obskurancka i w ogóle traktowała człowieka nie jako żywą, seksualną istotę, tylko jako narzędzie do produkcji, no to się wszystko ładnie bardzo poskładało i w związku z tym ta moralistyczna, socjalistyczna moralność szła w
parze ręka w rękę z tą ludowo-katolicką. To był awers i rewers w pewnym momencie, ale też piszesz o pewnym rodzaju konserwatyzmu dzisiejszej lewicy, dzisiejszej, tej, która powinna stać w paradach równości, nie oceniać, rozwijać to wszystko właśnie w stronę ewolucji obyczajowej, seksualnej i zajmować się, nie wiem, taką pozytywistyczną pracą u podstaw trochę, to nie, no jednak zakrywa oczy czasami albo wcale nie jest tak radykalna. Czy to jest... z czego to wynika? Ja tam piszę, wiesz, to jest taki trochę żart. Mhm. Przywołuję je tam jeden taki epizod z Warszawy, ale oczywiście też ja na przykład, ja znam takie osoby, może nie będę, ale znam takie osoby o lewicowych czy bardzo liberalnych poglądach, które są, w sumie jeżeli chodzi o seks, to słowo prawie, że im nie przechodzi przez usta, nie mówiąc już o łechtaczce czy wargach sromowych, czy cokolwiek, czy jakimkolwiek innym. Więc i to jakby ze swojego środowiska znam takie osoby. No tak jest, ta dominująca wstydliwość wobec spraw dotyczących seksu, no ona jakoś tak się, wiesz, mandruje przez całe społeczeństwo. Jesteśmy po prostu wychowani w takiej, a nie innej atmosferze i oczywiście, że są środowiska, które są niezwykle otwarte i jakby w ogóle dla nich pewne rzeczy są oczywiste i w ogóle nie ma o czym gadać, żyją ludzie w poliamorycznych związkach w Polsce, chodzą na swingerskie imprezy, zresztą w Polsce powstają coraz więcej klubów swingerskich, w Warszawie jeszcze 20 lat temu nie było ani jednego, tylko ludzie się spotykali po jakichś tam wynajmowanych mieszkaniach, teraz są już tam kilka klubów jest takich, gdzie można się właśnie uprawiać seks grupowy i wszystko jest okej. Ale to są, to są powiedzmy tam Ale jak, no dobra, ale jak swingerskie party zrobili w Pałacu Kultury, to wszyscy byli obraza kościoła radny, zwanego Pałacem Kultury. Tak, że właśnie radny Sebastian Wierzbicki był oburzony, że po prostu ależ to w takim miejscu, w takim budynku, ależ to nie musi. Mój Boże. Oni tam robią? Ale powiedz mi, czy rewolucja seksualna, takie dwa pytania, w ogóle jedno tu chciałem tak wyciągnąć twoje zdanie. Dlaczego uważasz, że ludzie mają potrzebę zaglądania innym do łóżka? Czy pisząc tą książkę, że jakby zaglądają innym do łóżka, to znaczy interesuje ich, co inni robią i wpadają nagle na taki pomysł, żeby czegoś im zakazać w łóżku, we własnym łóżku, w ich własnym domu. Co jest w naturze człowieka przedziwnego, że interesują go takie rzeczy i wpada na pomysł, żeby to usankcjonować prawem na przykład? Myślę, że jest dużo różnych powodów. Jedyne, na przykład dysonans poznawczy. Sami robimy coś albo pragniemy czegoś, co wiemy, że z jakichś powodów wiemy, że to jest złe, bo na przykład Kościół tego zabrania. W związku z tym dostajemy takich troszkę, znaczy jakby zaczynamy to śledzić, tak? Czy inni tego nie robią, bo skoro my cierpimy z tego powodu, że nie możemy tego robić, no to dobrze będzie innym też tego zakazać, wtedy będziemy się czuli lepiej, że nie tylko my musimy cierpieć, ale też inni będą cierpieć. No to jest jedna z takich przyczyn. Inne to są takie, to jest ciekawość, no taki wuajeryzm, podglądactwo. No dobra, nie, ale... Pod płaszczykiem oburzenia zaglądamy tam, bo nas to podnieca, ale udajemy, że nie. Chodzi o to, że jesteśmy oburzeni i tutaj chcemy jak najbardziej w ogóle to potępić, ale tak naprawdę w głębi duszy nas to po prostu podnieca. Ale wiesz, o czym ja mówię? Podnieca to podnieca, ale jeżeli ktoś inny ogląda pornografię, a ty wpadasz na pomysł, żeby on nie oglądał pornografii, no to jak nie lubisz pornografii, to jest jeden mądry pomysł. Po prostu jej nie oglądaj. Ale to właśnie wynika z tej pierwszej rzeczy, o której powiedziałam. Ja nie mogę oglądać pornografii, bo to jest grzech. Więcej nie oglądam. Ale cierpię z tego powodu, bo bardzo chciałbym oglądać pornografię, ale nie mogę, ponieważ czuję się z tego powodu winny. Nie wolno mi, bo to jest grzech. Zostanę ukarany. W związku z tym, żeby się lepiej poczuć, żeby to cierpienie rozłożyć na jeszcze na innych ludzi, zabraniam im oglądać pornografię i wtedy
lepiej się czuję, bo nie tylko ja cierpię, ale inni też cierpią i oni też nie mogą oglądać pornografii i mnie jest w związku z tym lepiej, jeżeli jestem w jakiejś grupie, której nie wolno. Rozumiem, czy wynika to z jakichś obsesji seksualnych, no myślę, że bo jeden z odcinków... Nie, to wynika z poczucia winy. To wynika z poczucia winy narzucanej ludziom z zewnątrz, to znaczy na przykład przez religię, ale to są różne religie, przecież to nie tylko religia chrześcijańska kontroluje, czy próbuje kontrolować tę sferę życia. Narzucane to są po prostu ograniczenia, poczucie winy narzucane przez religię, które mówią, jeżeli będziesz robił to i to, no to spotka cię kara, pójdziesz do piekła, albo tam nie wiem co tam... No generalnie do piekła. Najwyższy poziom, nigdy nie zaznasz nirwany i tak dalej. No i w związku z tym no ludzie dlatego czują się, czują strach, tak? I to poczucie winy, nie robią pewnych rzeczy, no bo po prostu paraliżuje ich ta świadomość, że nie wiem, tam nie będzie nagrody po śmierci, albo że Bóg się na nich wścieknie i zrobi im jakąś niemiłą rzecz. Czy to, co dzisiaj, zmieniając na chwilę religię i teren, czy to, co się dzieje z, to, co też opisujesz, z nadprodukcją mężczyzn, za dużo sfrustrowanych mężczyzn, którzy chcą ograniczyć kobiety, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, albo w takich środowiskach incelskich, czyli tych mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet, czy to jest według ciebie niebezpieczne dla tej ewolucji seksualnej, która, jak przyznajesz, po prostu zmierza jak walec nie do zatrzymania w jednym kierunku? Wiesz co, ten temat to ja właściwie tak naprawdę tylko liznęłam. Natomiast mogę polecić fantastyczną książkę Violetty Rymszewicz, która się nazywa Ile kosztuje żona. I cała ta książka właśnie jest o tym, tak? O tym, że jest coraz więcej takich sfrustrowanych mężczyzn, którzy w różnych częściach świata, którzy czują zagrożenie ich pozycji i odbieranie im ich roli, która przez tysiąclecia była taka, jaka była, i po prostu przez te tysiąclecia mężczyzna uznawał, że to jest, że to mu się należy. Że tak ma być. Dobrze, to w takim razie tutaj ucinamy akurat ten wątek, bo ja po prostu zaproszę autorkę tej książki, porozmawiamy sobie o tym w oddzielnej audycji. To jest też idealne. To jest fantastyczna książka, naprawdę. Bardzo polecam. Dobrze, to tak jeszcze, oczywiście audycja nie jest z gumy, już widzę, że się zbliżamy gdzieś tam. Ja mam kilka takich pytań. Mieliśmy w drugiej RP taki epizod, że szybko nadaliśmy jako społeczeństwo prawa wyborcze kobietom i mam wrażenie, że ten początek drugiej RP... Nie nadaliśmy, kobiety sobie to wywalczyły. O, super. Z tym, że nadaliśmy. No to bardzo... Nadaliście. Bardzo, właśnie ja nie chciałbym występować jako mężczyzna, tylko wolałbym jako człowiek w ogóle. Nadaliśmy, mam na myśli my naród. Ale rzeczywiście kobiety wywalczyły, oczywiście. Natomiast piszesz o tym, że mieliśmy szansę na rewolucję taką seksualną już właściwie w tamtym czasie. Pewne rzeczy się działy, rzucasz nazwiska, opisujesz działania pewnych konkretnych osób i później zostało to zatrzymane. Mnie się kojarzy druga RP i te czasy z takim z jednej strony z dulszczyzną i hipokryzją, a z drugiej strony jednak z podejściem takim, byliśmy krajem zachodnim. Tak, no zachodnim. No, tam przynajmniej się jeżeli chodzi o elity. No. Mhm. Tak, właśnie, ale tam się dużo działo w tej drugiej RP. Rzeczywiście wyglądało na to, że bardzo dobrze się to zapowiadało, no ale niestety przyszła druga wojna światowa i inne sprawy stały się dużo ważniejsze. A potem przyszedł PRL, który w ogóle nie dopuszczał jakiejkolwiek wolności. No, były to autorytarne, dyktatorskie rządy jednej partii, w której nie było ani wolności słowa, ani wolności stowarzyszania się, ani wolności zgromadzeń. Wszystko, nawet jeżeli miałoby to jakiś kontekst wyłącznie seksualny, było traktowane jako działania wrogie państwu. Dlatego no, to zostało jakby zduszone w zarodku i nie mogło się u nas to odbyć, co się odbyło na Zachodzie, a odbyło się tam właśnie dlatego, że tam była demokracja. I że jeżeli obywatele czegoś chcieli, no to prędzej czy później państwo musiało im to dać. W Polsce nie było, w PRL-u nie było takiej możliwości. To się stało dopiero
możliwe od 1989 roku, ale wtedy zaatakował Kościół, domagając się zadośćuczynienia za wspieranie opozycji demokratycznej w latach 80. No i to zadośćuczynienie dostał w postaci odebrania kobietom prawa do przerywania ciąży, wprowadzenia religii do szkół i jeszcze paru innych rzeczy. No, napisałaś coś takiego, że odzyskaliście, to wy odzyskaliście wolność w 89 roku, natomiast w 93 my, kobiety, ją straciłyśmy. Tak, tak. Mnie zawsze zaskakiwało. Ja wiem, że to może być jakoś takie paradoksalnie śmieszne, czy też dziwne stwierdzenie, ale mnie zawsze zaskakiwało, jak to, dlaczego ci celnicy zabierali te playboye w PRL-u, skoro władza nie chciała zrobić na przykład na złość Kościołowi i powiedzieć właśnie, że otworzyć to wszystko i żeby to się wszystko tak obyczajowo działo. Właśnie ta rozpusta by była dla władzy psztyczkiem w stronę tego znienawidzonego kościoła. No. Ale to byli, po pierwsze, tam zawsze był taka relacja między władzą PRL-u, a władzami PRL-u a kościołem, to ona bardzo przechodziła różne etapy i kościół tak naprawdę, czy PZPR, czy PRL tak naprawdę z tym kościołem jakoś się układał i czasami czegoś bardziej od nich chciał, czasami mniej, ale generalnie jednak no, mieli taki lęk i jednak taki respekt przed Kościołem, bo wiedzieli, że Polacy są z Kościołem katolickim bardzo związani, nawet ci, którzy udawali, że nie są. Przecież nie nastąpiła w Polsce nigdy taka ateizacja, ale jak nastąpiła w NRD na przykład, czy tam już nie mówiąc o Czechach. Ale a poza tym ci ludzie, no tak jak Gierek i tak dalej, oni byli prości, to też byli ministranci. Mm-hmm. No więc oni mieli problem z tym playboyem, z tymi pornolami i tak dalej, no bo po prostu no jakoś nie umieli, też bali się tej swobody seksualnej. Ona też była być może niebezpieczna, no bo za taką swobodą seksualną w ogóle idzie większe poczucie wolności. Jak się da palec, to potem być może ktoś zażąda całej ręki. No więc próbowali kontrolować społeczeństwo na różne sposoby i również w tej dziedzinie życia chcieli mieć pełną kontrolę. Gdybyś mogła na koniec, ale to pewnie otworzy jeszcze jakiś wątek, ale gdybyś mogła powiedzieć, jak według ciebie wyglądałaby Polska po rewolucji seksualnej, ale takiej, która by przeszła według tego, co według ciebie nieuniknione. To znaczy, mamy rewolucję, ona się dokonuje, czy 5 lat, 10, 20, ale ja bym chciał, żebyś narysowała taki obraz według ciebie, co będzie po, to znaczy jakie rzeczy będą absolutnie oczywiste, albo usankcjonowane prawnie, albo i co nam to da? No będzie tak, jak, no mój Boże, no będzie po prostu tak, jak jest na przykład, nie wiem, w Niemczech, w Holandii, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Skandynawii. Dokładnie to samo się wydarzy, nie wydarzy się nic innego. Będą związki partnerskie, a potem małżeństwa wraz z adopcją dzieci, no bo to jest oczywiste, małżeństwo to po prostu jest związek, który może adoptować, zresztą oczywiście w dzieci można adoptować nie tylko w małżeństwach, no ale jakby będzie uproszczona procedura zmiany personaliów i dowodu i korekty płci. Kobiety będą miały prawo do legalnej aborcji. Wszystkie te zmiany, które w tej chwili w prawie wydarzyły się przez te ostatnie dziesięciolecia w zachodnich krajach, u nas się też wydarzą i nie będzie nic innego. Nie będzie Polska wyglądała inaczej, nie stanie się nic strasznego, nie będzie. Świat się nie skończy, ziemia się nie rozstąpi, nie będzie, kule ogniste nie zaczną w nas walić i nie zburzą Pałacu Kultury, po prostu będzie normalnie. Rysujesz też taki obraz w książce i to powiem już na koniec. Oczywiście zachęcam bardzo, bardzo serdecznie do przeczytania wszystkich Państwa, bo to, co czym, o czym rozmawialiśmy tutaj, to była zaledwie
narysowanie właściwie tego, co jest na 400 stronach, Pieprzyć wstyd, historia rewolucji seksualnej, i to naprawdę fantastycznie się czyta, i te wszystkie szczegóły, te wszystkie historie są rozwinięte, które tutaj dotknęliśmy. Natomiast teraz przypomniałem sobie ten obraz z Berlina, o którym w postrewolucyjnym świecie jest, czyli no nie wiem, że jest reklama facetów, którzy się całują tak samo jak reklama faceta i kobiety, że kluby, miejsca nie wywołują właściwie emocji, więc z mojego punktu widzenia taki postrewolucyjny obraz to jest taki, że się nagle wszystko uspokaja, nagle przestajemy się tym interesować. Ja bym sobie... A, no właśnie, uspokaja się, bardzo dobrze, super, to jest fantastyczna puenta. Wszystko się uspokaja. Bardzo dobre podsumowanie. No ja osobiście bym sobie tego życzył. Zadałem ci pytanie i sam sobie na nie odpowiedziałem. Tak, bardzo dobrze sobie na nie odpowiedziałeś. Bo chciałbym, żeby po prostu ludzie do siebie naprawdę nie zaglądali sobie ani w spodnie, ani w majtki, ani nie myśleli o sobie i w jakiś obsesyjny sposób. Żeby się od siebie po prostu odpieprzyli. Odpieprzyli, tak. Szanowni Państwo, Ewa Wanat była moją Państwa gościnią. Pieprzyć wstyd, historia rewolucji seksualnej. Absolutnie obowiązkowa pozycja do przeczytania, jeżeli kogoś interesuje to, o czym my tu rozmawiamy, nie tylko w tej audycji, tylko także w innych. Ja tylko chciałem powiedzieć na koniec, że proszę o maile w tej i innych sprawach. marcin.klimkowski@radio357.pl i raz na jakiś czas w audycji 369 goszczą specjaliści i część z Państwa maili i problemów, które są, jeżeli chodzi o intymność, jeżeli chodzi o seksualność, odpowiadają i wtedy dyskutujemy je oczywiście anonimowo i oczywiście na tyle, na ile można odpowiedzieć na jakiś problem poważny, tak po prostu czytając maila. Ewa, serdecznie dziękuję za obecność. Państwu dobranoc. Dziękuję Ci również i dobranoc. To był podcast Radia 357. Więcej ciekawych rozmów znajdziesz w naszej radiowej aplikacji i na stronie radio357.pl.